Po środku jasnej planszy znajduje się tytuł serii Polskie innowacje, krok w przyszłość. Powyżej napis Edycja 2019. Na kolejnej planszy jest tytuł filmu Szybkość i elastyczność. Materiał opowiada o projekcie Wzrost międzynarodowej konkurencyjności spółki GC Energy poprzez utworzenie mobilnego i stacjonarnego laboratorium szybkiego reagowania dla przemysłu, zrealizowanym przez spółkę GC Energy. O przedsięwzięciu wspartym z programu regionalnego województwa podkarpackiego opowiada Stanisław Głodowski, współwłaściciel GC Energy. Na końcu filmu pojawia się plansza zawierająca logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Poniżej jest informacja. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Projekt GC Calibron jako jednostka szybkiego reagowania to jest pierwszy projekt w Europie dla przemysłu ciężkiego, jakim są rafinerie, elektrownie, platformy wiertnicze. To jednostka, która jest ukierunkowana pod kątem serwisu utrzymania ruchu. Innowacyjność tego projektu polega właśnie na skupieniu w tej jednostce mobilnej tych zakresów z elektryka, automatyka, aparatura kontrolno-pomiarowa, telekomunikacja oraz zawory. W momencie awarii, kiedy zajedziemy jednostką na dany obiekt, będziemy w stanie zidentyfikować w sposób jak najszybszy awarię i ją usunąć. Fundusze europejskie w tym przypadku oczywiście bardzo pomogły w powstaniu tej jednostki. Czy bez funduszów byśmy to zrobili? Zapewne tak. Niemniej jednak na pewno potrwałoby to dłużej